Spotykamy się tutaj nie w murach uczelni, ale na łonie przyrody. Zapewne jesteście bardzo ciekawi, jakie są wyniki, kto zwyciężył. Pan nie chce ze mną rozmawiać poważnie? Chłodno jakoś dzisiaj, nie? Rozmawiając ze studentami, są trochę zaniepokojeni. I kto tam najwięcej rozrabia? Wie pan żandarzem podał nazwiska? Oczywiście. W sensie chcieliśmy porozmawiać, pan. Tak. Ale w jakiej sprawie? Kogo trzeba postraszyłem, komu trzeba pochlebiłem i zmiękli. To znaczy, że pan skłamał. Niech pan sobie wyobrazi, że tak. Pan ciągle nie rozumie, że pańska kariera jest w rękach pana rektora? Ja myślałem, że w moich własnych. Pański prorektor jest chyba idakiem. Wykańczał ludzi różnymi metodami. A pan zostanie go pupilkiem. Albo są zasady, albo nie ma. Jeden z najważniejszych filmów kina moralnego niepokoju. Bliźni specjalnie mnie nie obchodzą. Nic nie wie, co w tym złego. Zbigniew Zapasiewicz i Piotr Garlicki w zrekonstruowanym cyfrowo filmie Krzysztofa Zanussiego Barwy ochronne.